Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, jakby to wam powiedzieć, takie były anomalia, ja tutaj jestem, słuchajcie, jestem. Obróćmy się dzisiaj na warsztat, dzisiaj pójdzie na stół, takie coś, nie będzie to żadna naprawa, tylko będzie po prostu rozpakowanie, zobaczymy na czym jest to zrobione, bo to jest... Jakby to wam powiedzieć, to jest przetwornica napięcia z 230 na, zobaczcie ile gniazd zapalniczkowych, średnio liczyć 3, nawet 5 amper, tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 gniazdek, 50 amper, nie? No zobaczymy na czym to jest zrobione, także czołóweczka i będzie rozdawanko sprzętu elektronicznego, także lecimy. Dobra, zanim to będziemy rozbierać, zanim tutaj będziemy cokolwiek robić z tym, z tą przetwornicą, słuchajcie, będzie to rozdawanko sprzętu, będzie to rozdawanko sprzętu na live'ie w ciągu ostatnich, następnych tego tygodnia. Także pilnujcie kanału, szukajcie live'a, bo przez pierwsze 10 minut po prostu macie okazję do wyboru, do koloru sprzęt, który był właśnie w czołówce, otrzymać. Za naprawdę gratis. Oczywiście plus przesyłka. Dobra, lecimy z rozbiórką tego sprzętu. Przetworniczka jak widać, słuchajcie, ma 12 wejść zapalniczkowych, także jeśli ktoś by chciał, to na pewno mogę zamontować nowe w samochodzie gniazdko zapalniczkowe. 12-woltowa, no name, słuchajcie, bo nie ma żadnych nic napisów, a wziąłem je dzisiaj tylko z tego powodu, z powodu obudowy, że jest bardzo fajnie wysoka obudowa, można zrobić konkretną końcówę mocy, na przykład na KF-y, można zrobić, przede wszystkim jest dużo miejsca, nawet jeśli siedzi ta przetwornica i jeśli ona naprawdę ma 50 amper, to się zaraz przekonamy, no to 50 amper fajny zasilacz, nie? Do CB radia, tylko tyle, że to jest przetwornica, może się siać. Wszystkiego dzisiaj się dowiemy. Zobaczymy na czym to jest zrobione i po prostu będziemy to zaraz rozkręcać. Wiecie co panowie, no tego to bym się nie spodziewał. Ja myślałem, że to jest kurde solidna przetwornica. A tutaj tylko kupa jest bezpieczników i gniazdek. I słuchajcie, dwa zasilacze. Zobaczcie, to są wszystko bezpieczniki na kablach.
po 7,5 ampera na każde gniazdo. Czyli mamy dwie solidne przetwornice. Tak to wygląda. No cóż. Fajnie, bo są dwa normalne zasilacze. Słuchajcie, na 220, nawet z wtyczkami, jak widać, patrzcie, są wtyczki. Rozkręcimy to. Taka prawie jak komputerowa, tylko bez uziemienia. Zasilacze oczywiście do czego się wykorzysta, a skrzyneczka, obudowa, jest piękna obudowa na transceiver. I wiecie co wam powiem, i w niej będzie zamontowane SP5WW, bo już ku końcowi jest płyta główna. Oj, płytka główna, słuchajcie, już z filtrem i zmieszaczem. I tutaj siedzi mieszacz od radiotelefonu, tego radiotelefonu, którego otrzymałem. O Jezu, to był telefon GSM. Od GSM-u dosłownie tutaj siedzi, żeby nie skłamać, ale HPV 505 bodajże mieszacz. I tutaj jest filterek, generatory oczywiście BFO, VFO, zrobiłem płyteczkę na nowo w iglu, polutowałem i będziemy tutaj montować w tej obudowie SP5WW. Ale to zanim to będzie, to mi minie pewnie jeszcze dobre z pół roku, bo ta płytka od stycznia już leży zrobiona, a montaż to się odbywa dzisiaj 3 elementy, jutro 2 filterki, na tej zasadzie po prostu. Ale już jest ku końcowi, już tylko ją do odpalenia zostało tam przygotować i zestroić. No cóż, gniazdek mamy od jeszcze trochę, dziur trochę będzie. No i zobaczymy co to będzie. Dobra, rozpinamy to wszystko, bo to do niczego dla mnie się nie przydaje. O. O, te gniazdka to lipa, ja pierdolę. To są takie kubki, wiecie? Dupka odpadła. Dobra. Będziemy dalej demontować i zaraz zobaczymy co to są za przetwornice, bo prawdopodobnie coś tam na dole będzie ponapisywane. Także jedziemy. Dobra, słuchajcie, to jest tak. Microsoft firma. Gdzieś obejmę, prawie jak od spawary. Firma Microsoftu. I co my tu mamy? 200, 240 V, 2,7 A na wejściu. Output DC 203 W, 12 V, 16,5 A jedna sztuka. Dokładnie. Coś widać? Czemu to tak śmiesznie? Fajnie, że są dwie sztuki. 16,5 ampera. 12 V. No zobaczymy, co z tego będziemy mogli uzyskać. To są dwie przetwornice. Prawdopodobnie do jakiejś cyfrówki będziemy mogli to wykorzystać. Szkoda, że nie mają uziemienia. Także prawdopodobnie też nie mają ekranów. Może być to różnie z tym sianiem. No ale obudowa to wpadła elegancka. Zobaczcie, tutaj są te właśnie te gniazdka zapalniczkowe. Jeśli ktoś jest chętny, to nie ma problemu. Są gniazdka.
Będziemy zaraz to resztę demontować. I praktycznie rzecz mówiąc, fajny odcinek, bo już koniec. Zdemontujemy to jeszcze, obudowę po prostu skręcimy do kupy, żeby mieć fajną obudowę. To jak widać, te dwie przetwornice są też w miarę dobre. W przyszłych odcinkach na pewno będziemy je mierzyć. No fajne przetworniczki, no. Tylko szkoda, że tylko 12, bo 16,5 ampera każda. To niezły prostownik by był. Chociaż wiecie co wam powiem? Zmierzymy. Teraz zmierzymy, to podłączymy. Podłączymy, zrobimy pomiar. O, tu mamy plus i minus akurat. Wyjście. Podłączmy sobie. To będzie, czekajcie, czekajcie, która to dokąd idzie? Panie. Tu plus idzie tu. To tylko te trzy to są oddzielne, a reszta gniazdek chodzi na tej. Chodzi na tej. No to dobra. Nie. Chodzi na tej. Tu plus. Pomieszali, tutaj przemieszali. Dobra. Czyli mamy plus, minus z tej przetwornicy. Podłączmy ją pod zasilanie. O. Patrzcie, tutaj jest nawet DC. Jest diutka. 16,5 ampera, 12 V, to nie powinno mnie tutaj zabić. Dobra, zmierzymy, zmierzmy sobie napięcie. Jakie to ma? Wolty stałe. Tu będzie minus. Tu będzie plus. 12,33 V. Już to widać. 12,33. 12,33, no. Prostownik do akumulatorów, to z tego nie będzie prostownika. Zobaczmy jeszcze. Tu są żaróweczki, w sumie 36 W, bo dwuwłoknowa jedna. Podłączmy sobie. Minus. Podłączmy sobie plus. Aha, miernik od razu. Zobaczymy, czy będzie jakiś spadek na tym. Minus. Plus. Zaraz jeszcze podłączymy oscyloskop, słuchajcie, i sprawdzimy tętnienia tej przetwornicy. Będziemy widzieć, czy się nadaje do radio. 12,15. No, spadek jest. 15 mV. No, ale obciążam 30. 21, 21 to jest 40. I 21, 60 W obciążyłem. 60 W, a ona ma mieć 203 W. No to cały pikuś dla niej. Słuchajcie. Nie wiem, do jakich celów to było urządzenie. Prawdopodobnie gdzieś może być do jakichś monitoringów, do jakichś serwerowni na 12 V zasilonej, do kamer. Nie wiem, do czego to miało służyć, bo tu są gniazdka zwykłe zapalniczkowe. Gniazdka tutaj się wtyka CB radio. Dobra, weźmy sobie jeszcze oscyloskop. Postawmy sobie stały. Tutaj odpalimy sobie oscyloskopa. I zaraz pomiar. Za chwileczkę pomiarek. Dobra, oscyloskop podłączony i tak jak, momencik, tak jak tu widać, już momencik, już przełączam, mamy oscyloskop podłączony, 10 V jest na działkę, weźmy sobie, żeby to było dokładniej, zróbmy 5 V na działkę, no i teraz tak, czas, no, praktycznie równa linia, słuchajcie. W megahercach nic nie ma, a teraz tak, ustawmy sobie 50 Hz tętnienie. Jeszcze tylko jedna rzecz, sonda AC na prąd zmienny, znaczy prąd stały w tej chwili mierzymy, ale chcę zobaczyć, czy ma jakieś tętnienia.
Słuchajcie, no wychodzi pięknie. Zmniejszmy sobie teraz napięcie tętnienia. O! Dobra, mamy. I są tętnienia z przetwornicy 200 mV, 150, 20 mV. Zobaczcie, co ta przetwornica robi. Przy częstotliwości 50 Hz, 5 milisekund. Mamy 20 mV, tak? 20 mV. Weźmy sobie 50 mV. 50 na działkę. 25 mV mam tętnienie. Zobaczmy przy obciążeniu co będzie. Czekajcie, moment. Nie źle. Myślałem, że będzie gorzej. Moment, jeszcze spróbujmy tylko to obciążyć. Odbywasz. Mam plusa. Przy obciążeniu zobaczmy, co to będzie, bo prawdopodobnie może się to do czegoś i przydać. Słuchajcie, 16 amper zasilacz, to nie było co. Dobra. A, jest gorzej. Czyli jednym słowem, trzeba byłoby robić dławiki i dostawiać kondensatory. Bez obciążenia. Z obciążeniem. Tu dopalam świetlówkę. To, te dwie żarówki, nie? 60 W. Niecałe. Poboru. Czyli mamy jednym słowem, słuchajcie, nie wiem, czy to do radia się nada, dopiero jak podłączę wzmacniacz, jakiś zasilacz, jakieś radio, jakiś CB radio na przykład, to wtedy dopiero zobaczymy, czy to, co to, czy to jest ważne, czegoś. No, ale jakby nie było, no, 12 V, ile ona ma tutaj tych amper, w sumie 16,5 na jednej, 32 ampery na dwóch. A napisane było 50 amper. No. Tak to jest właśnie z takimi rzeczami. Dobra, słuchajcie, ja pozdrawiam. Biorę się tylko teraz jeszcze do rozkręcenia tego i... No i działam, no. A więc dobra, słuchajcie, co zostało odzyskane? 12 gniazd zapalniczkowych rodem do tira.
odzyskana, została piękna obudowa na kolejne projekty, tylko że tutaj trzeba będzie coś się wstawi w te dziury, na pewno się zrobi, już będzie, zawsze to już trochę jest tych dziur powierconych. Do kolejnych wynalazków Home Made, że tak powiem, piękna obudowa. Dwa zasilacze, jeszcze nie wiem do czego wykorzystam je, 16,5 ampera, po każdy 12 V. Zobaczymy, może w klasie C jakiś nadajnik pójdzie na tym, się zrobi. No, cztery śrubki, ósemki, dwie takie obejmy. No i kupa wkrętów do karton gipsu, słuchajcie. Mi to się zdaje, że to ktoś robił. Ktoś to po prostu wrzucił, żeby ładnie w tą obudowę. Ta obudowa była prawdopodobnie, bo ona jest metalowa, piękna obudowa, także na pewno coś fajny wyjdzie sprzęcie rozpoło. 12 gniazdek oczywiście, to się tam gdzieś wepnie dla kierowców. To akurat nie problem. I to by było wszystko, słuchajcie. Ja dzięki, pozdrawiam. Aha, tutaj jest ta kamera, dobra. Pozdrawiam i życzę miłego oglądania, może już w niedługim czasie, właśnie, szukania sprzętów. Znaczy szukania mego live'a ze sprzętami, w którym będę rozdawał sprzęty. Będziemy rozdawać całkowicie gratis sprzęty, które stoją tutaj na półce. No oprócz tego lampowca na górze, nie? Ale to nieważne. Wszystkie te sprzęty, wszystko to co tutaj widzicie w tej chwili,